popatrzmy na zasady twojego wyzwania. W studiu znajduje się 100 osób. Każda z nich posiada konto na portalu społecznościowym. Patrycja zobaczy te osoby po raz pierwszy w życiu, a ich profile zostaną odtworzone w studiu przy pomocy multimedialnej scenografii. Patrycja będzie musiała zapamiętać imię, miejsce zamieszkania, zdjęcie profilowe oraz zdjęcie w tle każdej z osób. Wyzwanie Patrycji będzie składało się z 3 etapów. W każdym z nich będzie musiała uzupełnić coraz większą liczbę zapamiętanych informacji dotyczących 3 losowo wskazanych osób. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Patrycja poprawnie uzupełni wszystkie dane. Za naszymi plecami znajduje się ekran, ale od tego momentu ten ekran stanie się naszym brainiakowym portalem społecznościowym. Osób z widowni już czeka w kolejce, by pojawić się na naszym portalu społecznościowym. Jesteś gotowa? Tak. Twoje zadanie rozpoczyna się w tym momencie. Zapraszam pierwszą osobę. Poproszę następną osobę. Poproszę następną osobę. Poproszę następną osobę. Budowanie historii na skojarzenie i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz co? Największy jest potem problem zapamiętać te skojarzenia. Razy ile zapamiętałeś? Nie próbowałem nawet. To chociaż zapamiętaj ostatnie 50. Czyli ona to zgadnie, to zmistrzynią. No, hardkorowe zadanie. To była ostatnia osoba. Ciężko uwierzyć, że zapamiętam to wszystko. A teraz to na mojej osobie spoczywa spora odpowiedzialność. Wybiorę 3 osoby do 3-etapowej weryfikacji wyzwania Patrycji. Pierwsza osoba, pan obok. Dziewczyny w czerwonej czapce. Zapraszam do mnie. Kolejna osoba. Zapraszam panią w okularach. Drugi rząd. Tak, zapraszam. Proszę do nas. Ja nie pamiętam, bo już ta pani była. I ostatnia osoba. Pan w takiej niebieskiej, śmiesznej koszulce. Zapraszam pana. W tej kolejności będziecie się zaraz pokazywać Patrycji. Zapraszam za ekran. Patrycja, jesteś gotowa do pierwszego etapu? Tak. Za chwilę zobaczysz osobę, zobaczysz jej zdjęcie w tle, zobaczysz także nazwę miejscowości. Będziesz musiała powiedzieć imię osoby, którą zobaczysz. Bardzo proszę o pierwszą osobę. Kojarzy się ten użytkownik z tym zdjęciem i z miejscem zamieszkania? Znaczy bardziej zdjęcie w tle mi się kojarzy z miejscem zamieszkania. I tak do tego chyba mi imię pasuje. Jak ma na imię w takim razie ten użytkownik? Tomasz. Czy to jest Tomasz? Wow. Tak, tak, tak! To jest Tomasz! Wow! No dobre, dobre. Przed nami drugi etap. Za chwilę zobaczysz kolejnego użytkownika, zobaczysz jego zdjęcie w tle, ale brakować będzie miejscowości, z której pochodzi i będziesz musiała także powiedzieć imię. Prosimy o kolejnego użytkownika. O, pamiętam to. Nie pamiętam zdjęcia lepiej niż twarz. Chyba już wiem. Podaj zatem miejscowość oraz imię pani, którą widzisz. Więc miejscowość to są Katowice, a imię to jest Natalia. Sprawdźmy. Znowu masz rację!
To jest niewiarygodne. Przed nami trzeci, ostatni, najtrudniejszy etap. Za chwilę zobaczysz tylko użytkownika. Będziesz musiała powiedzieć, z jakiego miasta do nas przyjechał. Będziesz musiała powiedzieć jego imię, ale będziesz musiała także sobie przypomnieć, jakie jest jego zdjęcie w tle. Jesteś gotowa? Tak. Bardzo prosimy o trzeciego użytkownika. W ogóle go nie pamiętam. No z twarzy podobne do niego zupełnie. Już mogę odpowiadać. Czekam najpierw na imię. Imię tego pana to jest Max. Sprawdźmy, czy to jest Max. To jest Max! Wow! Skąd Max do nas, Patrycja, przyjechał? Ten potwór na bluzce ma taką bujną czuprynę, która mi się kojarzy z czesaniem włosów. A z czesaniem włosów też mi się kojarzy miejscowość Tczew. Sprawdźmy. To jest Tczew! To jest niemożliwe po prostu. Już tylko jedna niewiadoma. Zdjęcie w tle. Też ten potwór z bluzki mi się kojarzył z ciasteczkowym potworem. Mam nadzieję, że dobrze to zapamiętałam. Zdjęcie w tle to są ciastka. Sprawdźmy. Mistrzostwo świata. Moja Patrycja. Zapraszam, Patrycja, kapitalnie. Jak ona to zrobiła? Jak? Anita Sokołowska dalej nie może w to uwierzyć. Nie, naprawdę, ja w to nie wierzę. Widziałaś to na własne oczy, my wszyscy no, widziałam, to widzieliśmy. Dlatego po prostu jest mi tak trudno uwierzyć. Jesteś niesamowita. Rozłożyłaś mnie jakoś totalnie. Czy gdybyś panią teraz zapytali o jakieś imię albo obrazek, to by pani skojarzyła? Czy to już wyleciało z głowy? Możliwe, żebym skojarzyła jeszcze. Taka była miska pełna rozbitych jajek. Tak, to wiem, kto to był. To była pani Dorota. A jak była ubrana? Właśnie. Jak żółtą taką miałam rzutkę. Tak, możemy sprawdzić. Myśmy panią tak Dorotę zapamiętali. Ja pani Doroto, niech pani wstanie, żeby na dowód. O, tak, jest. O. The Brain. Genialny umysł. Wtorek, 25.